Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za przybycie z powrotem do sali obrad i wznawiamy obrady. Przeliczamy się. Ok. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu obrad naszej sesji. Przerwa dobiegła końca. Obrady wznowione i jesteśmy w punkcie 5, to jest projekt uchwały Rady. Jako pierwszym mamy do procedowania druk nr 1/403/2013. Odczytanie go poproszę pana radnego Wojciecha Liszkę w zastępstwie pana radnego Potańczyka, szefa Komisji Sportu. Uchwała nr 1/403/2013 Rady Dzielnicy 10 Staszowice z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie korekty uchwały nr 35 łamane przez 372 łamane przez 2013 z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie dostawy środków wdrażania wymierzone z zakresu budowy, modernizacji i prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2014. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Środki w wysokości 5000 zł zadania pod nazwą KS Wróblowianka wykonanie monitoringu wizyjnego przeznaczone się zadanie pod nazwą KS Wróblowianka montaż czasowych na trybunie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu radnemu za odczytanie. Informuję, że do przewodniczącego wpłynęła poprawka następującej treści. Paragraf pierwszy. Poprawka do druku nr 1/403/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku. W sprawie korekty uchwały nr 35/372/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie podziału środków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych, osiedlowej i szkolnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2014 rok. Paragraf pierwszy otrzymuje nowe brzmienie. Rezygnuje się z realizacji zadania pod nazwą KS Wróblowianka wykonanie monitoringu wizyjnego. Kwota 5000 zł. Sądzę, iż poprawka jest następstwem wypowiedzenia w sposób bardzo jasny, dobitny woli ze strony zarządu KS Wróblowianka i teraz będziemy ją głosować. Wcześniej otwieram oczywiście dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Ja chciałam zapytać. Pani radna, proszę bardzo. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone? Droga pani, nie mam pojęcia, ponieważ poprawka tego w żaden sposób nie precyzuje. Po prostu to zadanie nie będzie wykonane, a 5000 zł powróci do ponownego podziału przez Komisję Sportu w przyszłości. Dziś na pewno na sesji, tak sądzę, dziś na sesji w żaden sposób tego nie będziemy decydować. Przynajmniej nie wyobrażam sobie, żeby z Komisji Sportu decydować o losach tych 5000. Wobec braku dalszych zgłoszeń przechodzimy do głosowania. Szanowni Państwo, najpierw głosujemy oczywiście poprawkę. Kto z Państwa radnych za przyjęciem poprawki, proszę przyjąć, podnieść rękę. 12. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę. 1 przeciw. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę. Nie ma. Proszę o przeliczenie wszystkich radnych. 14. No i tu przeciw. Szanowni Państwo, głosujemy jeszcze raz i proszę o otrzymanie. Nie było pytań. Tak, ale ja myślę, że tu wynika z czegoś innego. Myślę, że tu jednak delikatny błąd w liczeniu się pojawił. Ja już zlokalizowałem problem, ale dla formalności musimy to powtórzyć. Zapytuję, szanowni Państwa, kto jest za przyjęciem poprawki? Proszę podnieść rękę. 13. Dziękuję. 13 głosów za. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. 1. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Czy mamy jakiś głos wstrzymujący? Nie. Czy ktoś nie brał udziału w głosowaniu? 14. Więc jest wszystko. Dziękuję serdecznie. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. I teraz głosujemy nad całą uchwałą. Oczywiście już z uwzględnieniem tej poprawki, którą przed chwilą przegłosowaliśmy, a więc wycofującą środki z KS Wróblowianka w całej wysokości, czyli zgodnie z wolą zarządu, w wysokości 5000 zł. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. 12. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. 1 przeciw. Czy ktoś się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Zgadza się. Zgadza się. Jeden radny opuścił salę obrad i uchwała została przyjęta. Niniejszy informuję Państwa, że zgodnie z Państwa wolą Wróblowianka nie otrzyma tych pieniędzy, które pierwotnie dla Was chcieliśmy przeznaczyć, ale skoro ich nie chcecie, no to nic na siłę. Państwa wola, Państwa decyzja, my ją szanujemy i respektujemy, jak widać, nie w całości. Nie chcemy na ten cel, bo nikt z nami tego nie konsultował. No to trudno.